Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszę tematy związane z pielęgnacją biustu. Jest to okolica, która dosyć blisko, by powiedziała, sięga tych stref, o których ja często mówię, czyli to jest przede wszystkim szyja, twarz, a także dekolt. No i dekolt nieodzewnie oczywiście wiąże się z biustem. Ja do tego tematu podchodzę troszeczkę, bym powiedziała, w sposób zbliżony jak do pielęgnacji twarzy, czyli tutaj przede wszystkim stosuję odpowiednie kosmetyki, takie, jakie także stosuję na twarzy i o tym powiem za chwilę, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze, co będzie wpływało na wygląd biustu, oczywiście oprócz predyspozycji genetycznych, to jest nasza postawa, czyli odpowiednio wyprostowana klatka piersiowa, odpowiednia sylwetka będzie bardzo wpływała na biust. Tematy związane oczywiście z utratą nagłą utratą wagi, czy na przykład kwestie związane z karmieniem. To już są indywidualne. Zdarza się, że na przykład po karmieniu mamy zdecydowanie lepszy biust, a zdarza się zupełnie przeciwnie. To też jest kwestia bardzo indywidualna. Natomiast niezależnie od tego, co z tym biustem się dzieje, czy on jest duży z wiekiem, czy on jest mały, uważam, że warto jest dbać o niego w taki sposób, by przede wszystkim pracować nad poprawą jędrności skóry. Oczywiście nad poprawą zachowania dobrej sylwetki, to będzie tutaj podstawa, jak już wspomniałam wcześniej, ale także odpowiednie ćwiczenia, które będą tę strefę wzmacniać. Zacznę od bardzo prostych ćwiczeń, które możemy wykonywać. Oczywiście tych ćwiczeń jest cała masa i ja dzisiaj tego tematu nie wyczerpię całkowicie, także pokażę kilka takich przykładowych sposobów, które pomagają w zachowaniu dobrego wyglądu biustu na dłużej. Przede wszystkim składamy dłonie w taki sposób, troszeczkę jak to modlitwa. Oczywiście prostujemy się, ściągamy łopatki, wciągamy też pępek do środka i naciskamy jedną dłonią na drugą, tak dosyć intensywnie i czujemy, jak pracują mięśnie, także mięśnie rąk. I tutaj pod pachami wyraźnie zaczyna się robić takie wgłębienie. Przesuwamy potem ręce troszkę niżej, czyli tutaj będziemy na różnych wysokościach ćwiczyć. I takie ćwiczenie powinniśmy wykonywać 2 razy dziennie, przynajmniej przez 3 do 5 minut. Drugie ćwiczenie, które lubię wykonywać, polega na złapaniu w ten sposób swoich nadgarstków. Tutaj troszeczkę tak nawet dalej, nie sam nadgarstek, tylko troszkę dalej. I robimy takie, o, jakby przesunięcia wzajemne dłoni. Też zwracamy uwagę, żeby ta praca mięśni była dosyć intensywna i też powinniśmy odczuwać tutaj, jak pod pachą się robi takie zagłębienie. Czyli możemy jedno ćwiczenie wykonywać, któreś z tych, które zaprezentowałam, bądź jedno po drugim, co raczej bym bardziej rekomendowała. Bardzo ważne będą też ćwiczenia otwierające klatkę piersiową. O tym mówiłam w innych odcinkach, także też zwracam uwagę, żeby pracować nad otwarciem klatki piersiowej. Jeśli chodzi o takie domowe zabiegi, to, co ja polecam bardzo i uwielbiam, to jest przede wszystkim szczotkowanie piersi. Szczotką oczywiście z naturalnego włosia. Można tutaj niekoniecznie akurat sugeruję, żeby to było włosie zwierzęce. Są takie włókniny, na przykład z agawy też można znaleźć. I regularne szczotkowanie piersi na sucho, bądź z minimalną ilością jakiegoś preparatu do pielęgnacji biustu, czy nawet odpowiedniego oleju, na przykład olej rzeżowy jest fajnym olejem przeciwstarzeniowym. To, co jest ważne, to wykonujemy ruchy do góry, czyli lewą pierś będziemy masować w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, a prawą pierś zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli nie tak, a tak, do góry. W ten sposób masujemy piersi. Też jest dobrze, żeby ten masaż był wykonywany 2 razy dziennie przez przynajmniej, no też takie 3 do 5 minut. Jeśli raz dziennie, też będzie dobrze. I po takim masażu dobrze jest położyć preparat właśnie pielęgnujący biust. W tej chwili tych preparatów nie będę omawiać jakoś szerzej, natomiast opowiem o tym, co stosuję do pielęgnacji twarzy w przeniesieniu właśnie na biust. Inną alternatywą, oprócz
oprócz szczotki, to będzie na przykład rozwiązanie z piłeczką wieloigłową. Uwielbiam, dlatego że taka piłeczka będzie bardzo intensywnie rozmasowywać, będzie również wpływać na poprawę włókien kolagenowych i elastyny w taki sposób, że będziemy wzmagać ich syntezę poprzez pobudzenie do pracy fibroblastów. Poza tym też przy takich intensywnych masażach, jak szczotkowanie, jak użycie na przykład piłeczki wieloigłowej, będziemy też niesamowicie podnosić cyrkulację krwi, co będzie też dodatkowo oczywiście wpływało na lepsze odżywienie i dotlenienie komórek. I podobne tutaj ruchy robimy okrężne taką piłeczką w taki sam sposób, czyli chodzi mi o zachowanie tego ruchu do góry, jak pokazywałam przed chwilą przy użyciu szczotki. Jeżeli mamy dwie piłeczki, to pójdzie troszeczkę szybciej, natomiast no, jeżeli byśmy mieli w ten sposób robić, to jakaś koordynacja ruchu rąk będzie ważna. Może to nie być łatwe, czyli jedna piłeczka wystarczy. Tą piłeczką też proponuję oczywiście od razu masować dekolt i to, co jest fajne przy użyciu takiej piłeczki, to fakt, że jednocześnie masujemy też dłoń i tutaj na przykład patrząc z poziomu medycyny chińskiej będziemy pobudzać różnego rodzaju receptory, czyli od razu mamy refleksoterapię. Też może być tutaj wykorzystany wałek wieloigłowy, natomiast on do biustu mnie się trochę gorzej sprawdza, dlatego że on pracuje jakby w jednym kierunku, czyli ja muszę tutaj więcej nawykręcać sobie rąk i namanewrować, żeby pierś wymasować, w przeciwieństwie do piłeczki, która jest wygodniejsza. Tak samo jak używamy szczotki do szczotkowania, to też warto jest od razu wyszczotkować sobie dekolt, tak żeby tutaj całkowicie wszystko ujędrniać. Bańka chińska także się fajnie sprawdza, natomiast nie mam w tej chwili większej bańki, którą bym mogła pokazać na biust, ale mniejszą bańkę, którą wykorzystujemy do twarzy. Mniejsza, to znaczy do twarzy, ja zawsze rekomenduję dwie, czyli taka malutka w okolice na przykład oka i troszeczkę większa, ale oprócz tego są jeszcze większe bańki, więc nie chodzi o tę do twarzy, to będzie ta z tych większych, natomiast gdyby porównywać do jeszcze troszeczkę większych baniek, no to jest mniejsza, więc tak jakby wyjaśniam, żeby nie było nieporozumienia. Dekolt proponuję masować od środka, czyli od mostka takimi ruchami promienistymi, czyli tutaj idziemy do góry, następnie takimi promieniami do pachy i podobnie tutaj możemy pierś wymasować, czyli też spod spodu piersi idziemy sobie i prowadzimy bańkę ku górze i do pachy jednocześnie, tak żeby nadmiar ewentualnie zastojów limfatycznych usuwać i pobudzać do krążenia odpowiednio limfę. I na sam koniec jeszcze bym chciała wspomnieć o preparacie, który akurat tutaj się będzie sprawdzał w przypadku zbyt małych biustów, czy też biustów, które bardzo szybko utraciły jędrność i skóra stała się bardzo cienka, to przede wszystkim polecam taki preparat, który będzie zawierał mace lignan. To jest taka substancja pochodzenia naturalnego, pozyskiwana z muszkatałowca, która wpływa na rozrost tkanki tłuszczowej. Oczywiście tutaj trzeba mieć cierpliwość, oczywiście tutaj trzeba stosować regularnie ten preparat, także w połączeniu z masażem, takim masażem manualnym piersi, na sam koniec po wykonaniu gimnastyki, po wykonaniu szczotkowania, czy też po użyciu tej piłeczki wieloigłowej, na koniec okrężnymi ruchami wcieramy sobie ten preparat i faktycznie można tutaj się spodziewać, no może nie jakiegoś nie wiadomo jakiego powiększenia piersi, ale jest to zauważalne. Ja zresztą ten preparat wykorzystuję również do dekoltu, również do skóry na szyi, czyli w miejscach, gdzie akurat u mnie ta skóra jest dosyć cienka i masuję też dłonie, wcierając przed snem właśnie tutaj w tą górną część dłoni, w tak zwany grzbiet dłoni, ten mace lignan. Także też polecam, żeby sobie wykorzystać go w innych partiach ciała. Jeśli chodzi o pielęgnację, którą ja rekomenduję, to ja podobnie używam kremów do twarzy, jak i do biustu, czyli również kremy przeciwzmarszczkowe, również właśnie używanie różnego rodzaju olejów. Polecam także na przykład do ulubionego oleju, znowu tutaj się odniosę, nie wiem, może być żożoba, może być śliwkowy, może być, naprawdę jest tutaj sporo tych olejów, które działają przeciw starzeniowo, można dodać olejek z kadzidłowca. Bardzo polecam, dlatego że on ma niesamowite właściwości właśnie przeciwzmarszczkowe, przeciwstarzeniowe. Olejek eteryczny oczywiście najlepszej jakości. Rekomenduję w tym przypadku firmę doTERRA. Znajdziecie takie olejki u mnie na stronie yogapiękna.com. Natomiast co jeszcze stosuję? Stosuję preparaty z witaminą C. Stosuję także retinol, oczywiście tylko i wyłącznie w okresie zimowym, z tego względu, że gdzieś tam latem może bardziej otwarte dekolty, czy na plaży stanik, tak już tam gdzieś ta część
ciała, którą mogłam przy okazji, nie wiem, niechcący gdzieś wychodząc poza biust, posmarować retinolem, nie chcę narażać na ewentualne przebarwienia, więc retinol także rekomenduję na okolice biustu właśnie w okresie jesienno-zimowym. Tak jak przed chwileczką wspomniałam, także witamina C i wszelkiego rodzaju preparaty przeciwstarzeniowe. Ja też się zastanawiam, dlaczego my często do pielęgnacji podchodzimy, do pielęgnacji oczywiście kosmetycznej, tak jakby, nie wiem, że tylko twarz i szyja, a tutaj już zapominamy. Te części, szczególnie biust, szczególnie właśnie dekolt, też powinny być według mnie, według mojego doświadczenia, traktowane preparatami przeciwstarzeniowymi, jeżeli chcemy myśleć na dłużej o zachowaniu dobrego wyglądu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.